Hej, cześć, siemano wam wszystkim, z tej strony Judy, witam was w kolejnym już materiale, oczywiście ze Skyrima. No i cóż tutaj dużo mówić, nie ma co mówić, idziemy dalej. Ostatnio właśnie, niedawno nagrywałem wcześniejszy odcinek, teraz nagrywam ten. No i cóż, nie ma co się rozpraszać, trzeba wchodzić, trzeba wbijać właśnie. Zastanawiam się, czemu wchodzę, a nie pojawiło się od razu to, jakiś taki mini lag. I have no idea. Wow, ej, po co ja tutaj wyszedłem, ale jestem głupi. Cholera. Nie wiem, bo wiecie, po prostu wskaźnik mi tu pokazywał, coś mi się pomyliło. Okej, dobra. Ja nie wiem, czy ja się mam czaić, czy to jest jakieś takie publiczne, jakieś tutaj miejsce. O tak, tam mam iść i nie wiem, poczaić się zawsze mogę. No, dobra. Tu jest ta Helgirt, którą poszukuję. Co? No spoko. Zauważałeś coś dziwnego w tych zwłokach? No, nie żyje. Ale to chyba nic nadzwyczajnego w przypadku kogoś, kto tu trafił. Znaczy się, kogoś poza mną. Wybacz, to taki żart. Ale ty masz poczucie humoru. No to co z tym ciałem? A, tak, tak, jasne, naturalnie. Jedyna nietypowa rzecz to kształt ran. Wyglądają jak zadane... No cóż... Dawni Nordowie używali tego typu zakrzywionych ostrzy, kiedy balsamowali zmarłych. Nawet nie wiem, kto w wichrowym tronie może coś takiego mieć. Poza mną rzecz jasna. Ha, czyli jesteś już w gronie podejrzanych. No cóż, wiecie, zawsze powinienem ją uwzględnić, skoro ma taki przedmiot, no to cóż, trzeba. Jesteś podejrzana, ale no jeszcze zobaczymy, czy ktoś jeszcze nie jest podejrzany. Dobra, miałaś z tym coś wspólnego? O, mogę ją, wiecie, zaczepić. Dobrze, jestem takim detektywem, więc czemu nie? Mam za dużo pracy przy zmarłych, żeby jeszcze dokładać sobie roboty. I przecież nie mówiłabym ci o tych ranach ciętych, gdybym sama je zadała, prawda? Wybacz, ale muszę wracać do pracy. Mnóstwo roboty, żeby przygotować ją do grobu. Spoko, dobra. Znaczy, no, mówiłam, może byś mi tak powiedziała, żeby mnie po prostu zmylić. No tak mogą myśleć mordercy. Ja muszę podejrzewać każdego. Nie wiem, jak się tutaj ma w ogóle ta sprawa z tym wszystkim. No ale cóż, ale cóż. Poczekajcie, w ogóle muszę na szybko. Czekajcie. Dobra, odpisałem. Musiałem odpisać na szybko jego SMS-a. Okej, więc to zrobiłem. Zbadaj miejsce zbrodni, uzyskaj wsparcie. Jak tego jeszcze nie uzyskałem? Czy to mi się tak nie świeci? Nie wiem. Będę musiał to obczaić. Dobra, ale tutaj ja wciąż nie mogę, rozumiem. Aha, tak. Mądry wybór. Tu nie mogę niczego badać z tego, co zrozumiałem. Z tobą też nie ma co rozmawiać. Tak. Chyba gadałem z tobą, że pozwoli mi pomagać w śledztwie, ale nie świeci mi się, więc jeszcze raz powiedzmy o tym. W porządku. Aha. Tutaj zaczyna się ślad krwi. Helgirt zabrała ciało do komnaty umarłych, żeby przygotować je do pochówku. Ma trochę nierówno pod sufitem, ale akurat na ciałach zna się jak mało kto. Dobra, ale no nie mogę tutaj, znaczy są te ślady krwi i zastanawiam się, czy może ja gdzieś powinienem poszukać czegoś tutaj, że ktoś tutaj coś uciekał, nie wiem. Kurde, ciekawa sprawa, ale fajnie byłoby jeszcze wiedzieć, jak ją rozwiązać. Nie, już ci chyba kiedyś dałem monetę, tak mi się zdaje, ale nie pamiętam. Dobra, ty, on tutaj jest, on tu pilnuje miejsca zbrodni inteligentnie, no ale... Tu nie ma co robić. Tu niestety nie ma co robić. Czekajcie, jeszcze... Nie wiem, czy ja jeszcze raz nie muszę iść pogadać z tamtym gościem, bo jakoś to mi się nie świeci. Rozumiecie, o co mi chodzi? No bo zobaczcie, to jest uzyskaj wsparcie. To jakbym nie miał tego wsparcia. Przecież mam. A może o czymś jeszcze powinienem z nim porozmawiać? Dobra, nie wiem. Ciężko mi to zrozumieć. Co my tu mamy dokładnie? Cholera, są jakieś tu znów wejdę w to miejsce? Chyba. Nie chodziłem wcześniej jakoś po wichrowym tronie, więc to miasto jest mi niestety strasznie słabo znane, więc jeżeli bym się gubił czy coś, to musicie mnie po prostu zrozumieć, bo jednak nie chodziłem. Tak. A, jeszcze muszę z nim porozmawiać. Widzicie, świeci mi się. Gromowładni zwyciężają w całej krainie. Ale, aha, no dobra, nie, może muszę o wszystkim z nim pogadać. Nie wiem, co robisz dla Jarla? Dla Ulfrika? Och, nic oficjalnego. Znam go od lat. Ceni sobie moje przemyślenia, za co jestem mu wdzięczny.
Nie mam głowy do wojaczki i sądzę, że lubi czasem wysłuchać opinii cywila. Okej, okay, co masz im powiedzieć o wichrowym tronie? Tu się wychowałem. Zimniej niż w Atmurze, ale przynajmniej broda gęściej rośnie. Te ściany pamiętają wiele historycznych wydarzeń, ale chcemy stworzyć nowe. Cieszę się, że żyję w tych czasach. Fajnie, tylko... Bezpiecznej podróży. Aha. Na trakcie jest niebezpieczny. Tylko nie mogę z tobą gadać, ty jesteś w ogóle Ulfric. Rozmawiaj z Delmarem. Oceni, do czego się nadajesz. Tak, jasne. Wykorzystać twoje talenty. Aha, aha. Dlaczego zabiłeś najwyższego króla? O. Zabiłem Tauriga, aby podkreślić dramatyczną sytuację kraju. Jak najwyższy król ma być obrońcą Skyrim, skoro sam nie potrafi się obronić? Widzieliście, jak się teleportował? Lol. Dobra, niektórzy zwą cię mordercą. Wyzwałem go w tradycyjny sposób, a on wyzwanie przyjął. Było wielu świadków. Żadnego morderstwa nie popełniono. Prawda, nie miał ze mną szans. O to dokładnie chodziło. Był marionetką cesarstwa, a nie najwyższym królem Skyrim. Jego ojciec być może, ale Tauriga nie. Był zbyt uprzywilejowany i głupi, bardziej zajęty dogadzaniem królowej niż władaniem krajem. Dobra, a co z wdową po nim? Nie rośli sobie prawa do tronu? Owszem, Elisiv została jarlem samotni dzięki poparciu cesarstwa. Tak się dogodnie składa, że jest to historyczna siedziba najwyższego króla. Mut nie obwołał jej jeszcze najwyższą królową. I nie obwoła, póki ja mam cokolwiek do powiedzenia. Dobra, a ty pragniesz zostać najwyższym królem, tak? W Skyrim od pokoleń nie było prawdziwego najwyższego króla. Zbyt długo kłaniał się cesarzowi i chełpił przytakiwaniem jarlów, mleko żłopów uzależnionych od cesarskiej monety. Czas na najwyższego króla z prawdziwego zdarzenia, na naszego króla. Aha, no w sumie to mi tak nie odpowiedziałeś. Ej, wiecie co, on mi się ciągle wyświetla, że mam z nim rozmawiać czy coś. Co to jest w ogóle, cesarscy? Co? A, ej, ciekawe. Tu mogę, wiecie, że jakieś miasta mi się pokazują. Fajna sprawa. Miasta nawet, w których jeszcze nie byłem. Jak widać, to jednak większe terytoria mają cesarscy, ale w ten sposób jestem w stanie sobie fajnie zobaczyć, jakie miasta. Wiecie, Pęknina należy do tych, bo czerwone to są cesarscy, to są gromowładni. Co wy tak gadacie ciągle? Dobra. Najgorsze, dobra, już sobie pooglądałem, sobie zaktualizowałem trochę mapę, aż ją z chęcią zobaczę, jak to teraz wygląda. Bo tutaj jakieś mi się tutaj nowe tu byłem, na przykład, nie, tu chyba, ale już kiedyś mi się to odblokowało. Nie wiem, dobra, pieprzyć to chwilowo. Nie mam czasu się tym zajmować, ponieważ chciałem rozwiązać tą sprawę, ale widzę, że rozwiązanie jej jest trudniejsze niż zdawało mi się, bo gra mnie chyba nie będzie prowadzić za rączkę, że mam iść tam, mam zrobić to. Może powinienem z kimś porozmawiać na ten temat. No bo jak widzicie bądź nie widzicie, no to kurde, no tak nie jest to oczywiste. Mamy tutaj to miejsce. Tak, jasne. Fajnie byłoby znaleźć jakieś... Ej, czy to jest krew? Tak, ja chyba powinienem iść za śladami krwi. Słuchajcie, zrobię zapis i idziemy. W sumie nawet nie zwróciłem na nią jakoś wcześniej uwagi. Tu jest kolejna krew. Czemu ja wcześniej o tym nie pomyślałem? No, takie trochę to miejsce nieciekawe. No, ale cmentarz może być ciekawy. Okej. Jest tu trochę krwi, ale nie zmienia to faktu, że tu nic nie ma. No, chyba że idziemy po tych schodkach. I tu będzie więcej krwi, nie wiem. Tu nie widzę krwi. Tu jest więcej krwi, słuchajcie, to jest krew. Na 100%, dobra. Chyba dobrze zrobiłem. Powinienem w ten sposób iść, tylko na razie nie można zgubić śladu. Tu jest chyba też krew, tak, owszem. Słuchajcie, wydaje mi się, że idę bardzo dobrze. Okej. Co my tu mamy tak właściwie? Dom czeladnika, czy to... Znaczy czeladnik, czy nie, dom klanu. Aha, dobra. Dom czeladnika, lol. Czy to jest też krew? Już tak... Tak! Zbadaj, dostań się do... widzicie?
Okej, okay, poszedłem za śladami krwi. W nocy mało widać, ale jednak udało mi się. Dobra, no a to teraz trzeba się włamać tutaj. Za pomocą mojego super wytrycha nie będzie to najmniejszym problemem, nawet jeżeli jest to mistrzowskie, aczkolwiek przy lagach to wiecie, jak to czasem bywa. No cholera, no i właśnie, jak są lagi, to nawet nie jestem w stanie tego kontrolować do końca. Co jest? O, zrobiło się, super. O, i chyba dostałem nawet kolejny poziom. Bardzo fajnie. Aha, poszukaj śladów, dobra. Na razie sobie awansujemy. Ja ciągle zapominam, co ja daję wcześniej. Wiecie, w co ja tutaj inwestowałem. Dajemy w kondycję, czemu nie? Będziemy szybciej spieprzać. Czekajcie. Chcę sobie popatrzeć przede wszystkim broń jednoręczną, bo ostatnio to z niej korzystam. Już nie pamiętam, czy ja tutaj coś inwestowałem. Wymaga 40, zadaje większe obrażenia. Oczywiście, że dajemy. To będzie na pewno bardzo dobrze wykorzystane przeze mnie. Zapisujemy. Dobra, muszę poszukać śladów. Już takowe ślady widzę. Jasna cholera, ale zakrwawione. Tylko dlaczego tu jest krew? No ten koleś chyba nie krwawił, wydaje mi się. Znaki na podłodze wskazują, że skrzynię niedawno przesunięto pod ścianę. No, okej. Okay. Strzeżcie się rzeźnika. Co to jest? Dziennik rzeźnika. Słuchajcie, to jest chyba coś, co powinienem iść tropem znalezionych. Tak, na razie to trzeba to przeczytać, słuchajcie, dobra. Ej, sprawa w ogóle robi się coraz ciekawsza. Zaraz zobaczymy, czekajcie, księgi. Gdzie my tu mamy? Dobra, dziennik rzeźnika. Czy on jest długi? Nie jest jakiś długi, więc to przeczytamy, bo myślę, że to może być ciekawe i to wpływa na pewno na poniekąd na naszą sprawę. Nawet powiem, że bardzo. Dobra, plan przebiega celująco. Znalazłem dobre źródło kości, mięsa i krwi, aczkolwiek wciąż nie wiem, skąd wziąć porządne próbki ścięgien i szpiku. Nieważne, miasto aż tętnie od pogardzanych głupców, za którymi nikt nie będzie tęsknił. Ostatniej nocy prawie mi się udało dostać Suzanę, gdy wychodziła z Knota. Durni gwardziści pojawili się w nieodpowiednim momencie i musiałem się wyspowiadać. Wyszedłem na spacer takie tam. Jeszcze będzie okazja, choć czasu coraz mniej. Wracam myślami do pobytu w zimowej twierdzy. Tyle marnujących się umysłów w zamkniętych wieżach. Studiują magię, którą już znają. Ja odkrywam nową magię. Coś głębszego niż jarmarczne popisy z ogniem i światłem. Magia ciała jest starsza niż my sami. Być może starsza od całego świata. Ocieram się o granice absolutu i wszechświata. Tam, gdzie on się kończy, ja triumfuję. Jeszcze jeden zamach na dziewkę z Knota. Zrobiła się czujna, a w tych jej silnych stawach znalazłem wyborne ścięgna. Warto spróbować. Dziś w nocy. Udało mu się. Dobra, słuchajcie. Dziennik rzeźnika. To jest koleś, który musi być magiem. To jest mag. Tylko jakiś taki strasznie porąbany. Zgaduję, że musieli go wyrzucić z zimowej twierdzy. Dobra, tutaj jeszcze gdzieś coś było, prawda? Bo to przeczytałem to. Dobra, strzeżcie się rzeźnika i to jest aż 11. No cholera, nie to mi się włączyło, co chciałem. Dobra, o, to będzie to. Co my tu mamy? Strzeżcie rzeźnika, zabójcy grasującego na ulicach Wichrowego Tronu. W tych tragicznych czasach trzech ludzi wychodzi najgorsze? Jak to w ogóle brzmi? Nie bądź następną ofiarą. Jeśli zauważyłeś podejrzanego, skontaktuj się. Aha, ten koleś po prostu zrywał to z jakichś tam ścian. Dobra, ej, przesunięto tu coś ze ściany. Tu było coś, że przesunięto ten kufer i zaczynam się zastanawiać, o co chodziło z tym przesunięciem. Czyżby to było jakieś przejście, że coś, ale nie mogę go przesuwać. Dobra, przeczytałem wszystko, zapiszmy sobie. Warto byłoby jeszcze sprawdzić, co my tu mamy. Zgaduję, że tutaj już nikogo nie zobaczę. Szafa. Zbadać mogę szafę. Zgaduję, tę świetną szafę porzucono z jakiegoś powodu. Jak to porzucono z jakiegoś powodu? Aha, że może ona po prostu nie pasuje do wnętrza, że może on ją ukradł czy coś. Zbadaj regał. Na regale leży więcej tych ulotek z napisem rzeźni, które wołają się po mieście. Jeden stos ma nieregularny kształt. Aha, dobra, no to już czytałem, bo to jest, on to zrywał po prostu, żeby ludzie nie byli zbyt czujni. Tu jest kolejna szafa. Ta szafa musiała zostać przybita do ściany z jakiegoś powodu. Jezu, jeszcze boję, co tutaj się dzieje. Ej, aż nawet nie chcę myśleć, co może być za tymi szafami. Dobra, już bałem się gorszego, ale chyba Skyrim nie jest aż tak straszliwym. Co my tu mamy? Holy fuck. Tyle mogę stwierdzić. Ołtarz. Tego się można było spodziewać. Ten ołtarz zniesiono przy użyciu nieznanej magii. Wygląda na to, że ktoś wykorzystuje części ciała w nikczemnym celu.
Dziennik rzeźnika 2, oczywiście, że go czytamy. 17 ścięgien, 173 fragmenty kości do złożenia, około 4 wiadra krwi, najlepiej norskiej, 6 łyżeczek szpiku, nie więcej niż 2 kości udowe, 11 metrów skóry niepoczętej, lol. Wróżba z gwiazd na skraj zmarzłej myśli, spójrz w światło, gdzie dusze tańczą, odkryj czas, kiedy iskra ożywi, gdy zgniłe powstanie pod komendą. Przekład salmerskiego tekstu tłumaczenia Arleidów po raz pierwszy spisany. Tutaj mogę przesunąć? Mogę. Aha, tożsamości. Wkrótce. Dobra. Powiem wam tak, to naprawdę wygląda nieciekawie. Koleś ma nierówno pod sufitem. O Jezus. Dobra, widzę, że sprawa jest taka bardziej nieciekawa niż można było tego podejrzewać. Jeszcze szukamy jakichś śladów. Ogólnie to cały budynek wygląda, jakby był przygotowany tylko do tego, ponieważ jak widzicie, wszystko jest puste, tutaj nic nie ma. Zobaczymy, co się znajduje na górze. Ciągle muszę uważać, żeby się nie okazało, że ten cały rzeźnik jeszcze gdzieś tu jest. Bo to byłoby już co najmniej nieciekawe. Tutaj niczego nie ma. Nie no, cały budynek jest dosłownie pusty. Ktoś korzystał z niego tylko i wyłącznie do tego jednego celu. No w sumie nie dziwię się, bo chyba w własnym mieszkaniu nikt by tego nie chciał robić po prostu, żeby, jeżeli nawet zostaną znalezione ślady, może nie będzie wiadomo, do kogo należy. Do kogo należy ten budynek. Takie jest moje jedyne logiczne wyjście. Dobra, czas wyjść. Czas stąd wyjść i iść dalej rozwiązywać zagadkę. Nie, no powiem wam, no robi się mrocznie. Robi się mrocznie i tajemniczo. Co ja mam zrobić, że tak się spytam? Idź tropem. Uzyskaj wsparcie. Może powinienem już komuś o tym powiedzieć. Czy ja teraz muszę iść już tylko do niego? No bo w sumie ślady, które miałem, czekajcie, to jest Hierim. Nie, po prostu tyle. Nic więcej. Dobra. Idziemy stąd. To jest ogólnie duży budynek, trzeba przyznać. Więc ktoś, kto właśnie to miał, jakiś tam mag czy ktokolwiek, na pewno nie mógł być jakimś biedakiem, jeżeli kupił po prostu taki dom dla swoich nikczemnych czynów. Dobra, chyba powinienem rzeczywiście porozmawiać teraz z jedyną osobą, z którą się kontaktuję, no może poza tym strażnikiem jeszcze, no bo w sumie... Co? Dobra. Ja nie mam dla was czasu, muszę porozmawiać z nim. Tak, jasne. Czy możesz mi coś powiedzieć o rzeźniku? Rozmawiała już z tobą Viola Giordano? Rozwiesza to po całym mieście, a ktoś potem ciągle zrywa. Spytaj ją o to, jeśli chcesz dostać burę. Dobra, kto zrywa, to ja już dobrze wiem. Ale jeżeli chodzi, znaczy no nie wiem dokładnie, kim jest ta osoba. Dobra, czy ja mam znów parę miejsc? Nie, jedno jest tam, to drugie tam. Dobra, muszę znaleźć tą kobietę, która to rozwiesza, która stara się uchronić ludzi. Gdzie ona jest? O, tu sobie chodzi. Dobra, porozmawiajmy z nią. Uważaj na siebie. Co może się czaić za rogiem. Wiem, spodziewam się. Co możesz mi powiedzieć o nim? Śledzę go od kilku miesięcy. No, może nie śledzę. Próbuję go odszukać. Strażnicy nie chcą pomóc, ludzie nie chcą pomóc, tylko ja uważam, że można go złapać. No rozumiem, dobra, dlaczego strażnicy to już wiem, dlaczego, bo wojna i te sprawy. A dlaczego innych ludzi to nie obchodzi? Obchodzi ich, obchodzi, tylko nikomu nie chce się kiwnąć palcem. Mówią, że wtykam nos w nie swoje sprawy, ale ja chcę uratować komuś życie. No rozumiem cię. Ten dziennik był w kryjówce zabójcy. Co mówi? Zdaje się, że nadworny mag. Zdaje się, że nadworny mag eksperymentował. O, źle chciałem przeczytać. Wunfert. Od lat krążą o nim różne plotki. Od kiedy pamiętam. To niebezpieczny człowiek. Dlatego nazywają go nieumarły. Lepiej go nie drażnić. Te informacje muszą trafić prosto do zarządcy. On cię wysłucha. Aha, okej, okay, czyli znów muszę iść do Jorleifa i powiedzieć mu o tym. Okej, dobra. Sprawa nam ruszyła w końcu. Już musimy zawiadomić o tym, że dowiedziałem się tutaj bardzo ważnych rzeczy. Dobra, słuchajcie,
Zgaduję, że z tym magiem będzie pewnie jakiś epicki pojedynek, ale na razie powiadommy naszego znajomego o tym. Nie siadaj, tylko rozmawiaj, teraz nie mogę z tobą gadać jak siadasz. Sądzę, że zabójcą jest Wunfert Nieumarły. To poważny zarzut. Zakładam, że masz dowody. Mamy dowody nekromancji, poza tym udało się znaleźć jego amulet. Tak? Znalazłem jego amulet? Nawet nie wiedziałem. Ciężko mi w to uwierzyć. Wunfert od wielu lat był zaufanym druhem Ulfrika. Boli mnie fakt, że w pokątnych szeptach kryła się prawda. Wunfert zostanie pojmany. Dziękuję ci za pieczołowitość w odkryciu tej tajemnicy. Ulice Wichrowego Tronu są teraz bezpieczne. Ej, tak? Już wykonałem to zadanie? O cholera. No liczyłem, że będę walczył z nim czy coś, ale żal. Dobra. Znaczy chciałem jeszcze sprawdzić, czy mogę z nimi o czymś ciekawym porozmawiać, ale ja na razie nie. Wiecie co, ja nie chcę dołączać ani tam na razie do gromowadnych, ani do cesarskich. Już kiedyś tłumaczyłem, dlaczego wolałbym dołączyć do cesarskich, więc wiem, że się wielu z was z tym nie zgadza. No ale ja już to mówiłem i pewnie jeszcze w przyszłości powiem. Najbardziej boli mnie to, że cholera, no naprawdę nie ma... Cholera, dobra, nie podoba mi się to. Dobra, jeżeli chodzi o zadania, to z tych takich ważnych zadań widzę, że ja nie mam cały czas aktywowanego tego zadania dla Mrocznego Bractwa. I wiele osób mi mówiło, że może nawet jeżeli nie tutaj, to żebym właśnie pochodził po różnych tam jakichś gospodach, popytał o nowiny i te sprawy. I ponoć w Rzecznej Puszczy jest taka jakaś możliwość, że to nam się powiedzie. No ale wykonaliśmy zadanie. W sumie jestem troszeczkę rozgoryczony, ponieważ liczyłem, że to ja będę musiał tą sprawę po prostu zakończyć. Ja będę tutaj walczył z tym gościem, który tam pewnie się nie będzie chciał poddać. A tu co? Po prostu tyle, że koleś pójdzie do więzienia i już. No, szkoda. No ale cóż, no tak czasem bywa. Nie zawsze będzie można mordować. Dobra, gdzie tu jest karczma? W Rzecznej Puszczy już tak dawno nie byłem, że aż po prostu nawet nie wiem, co tu gdzie jest, słuchajcie, naprawdę. Dobra, tu jest gospoda pod śpiącym gigantem. No, ostatnio to byłem, jak wykonywałem zadanie fabuły głównej, bo to było to ukryte przejście i te sprawy. No, ale trzeba chodzić, trzeba się popytać, może ten koleś mi coś powie. Potrzebujesz pokoju? Aha, nie. Czekaj, o, dobra, znasz może jakieś najnowsze plotki? Mamy tutaj w Rzecznej Puszczy coś w rodzaju miłosnego trójkąta. Fendal oraz Sven. Obaj walczą o uczucia Camilli. Liczyłem na coś ciekawszego w sumie, że się dowiem. No ale cóż, tak już czasem bywa. Myśli, że może mi odebrać Camille Valerius, ale wciąż mu powtarzam, że ona jest moja. Tak, dobra, nie chcę mi się z tobą gadać, nie zamierzam teraz bawić się trójkącikami miłosnymi, zajmować tymi sprawami. No dobra, ja bym chciał do Mrocznego Bractwa, ale ja nie mam aktywowanego dla nich zadania, rozumiem, nie to chciałem. Chciałem sobie jeszcze zobaczyć w różnych, bo różnych też mam od cholery i trochę. Patrz, takie wiecie, tak mniej więcej. Odwiedź kaplicę, porozmawiaj. Ej, a to nie było to? Porozmawiaj z Avetusem Aretino? Bo ktoś mi mówił, że to chyba o to zadanie chodzi, jeżeli właśnie mówimy o Mrocznym Bractwie. Dobra, gdzie my to mamy? Świeci mi się to gdzieś? Ej, albo jestem ślepy, albo... zaraz, ja to zaznaczyłem na mapie, prawda? Jeszcze raz weźmy. A ja muszę wziąć tak różne chyba i dopiero teraz będzie mi się pokazywać na mapie. Tak, teraz powinno mi się pokazać. Dobra, gdzie my to mamy? Muszę udać się do... Aha, do Wichrowego Tronu. Okej, okay, dobra. Chyba właśnie musiałem z tym gościem porozmawiać, bo kojarzę, że w komentarzu właśnie jeden z widzów napisał mi odnośnie tego, żeby się tym zająć, jeżeli sprawdzić, czy nie mam już tego aktywowanego. Bowiem w jakiś sposób chyba już właśnie kiedyś podsłuchałem rozmowę i to musiało się aktywować. Okej, okay, jeszcze chciałbym oczywiście dzisiaj z tym gościem pogadać. Fajne byłoby, gdybym na przykład natknął się na tego maga, który, wiecie, nagle okazuje się, że uciekł jednak z więzienia i bym z nim walczył, ale nie wydaje mi się, żeby takie coś się zdarzyło. Dobra, gdzie ja mam iść? Jasna cholera, ej. Gdzie ja chodzę? Jezus. Chodzę w tą lewą i prawą i w ogóle dziwnie chodzę, ale chcę znaleźć tego gościa, chcę coś się dowiedzieć ciekawego. To nie tutaj. A co my tutaj tak właściwie mamy? Ciekaw jestem. A nie, to jest tylko takie przejście. Gdzie mam iść? Jasna cholera. Aha, chyba... nie do tego. Aha, tam jest coś.
Dobra, muszę do tego budynku jakoś wbić, tylko dobra, od tej strony powinno się dać. Czy tu się nie da? Nie, cholera. Nie wiem jak tu wejść, fajnie. I znów obchodzę wszystko dookoła. Sweet. Okej. Jak ja mam się tam dostać? Aha, tędy. Na pewno tędy. Porozmawiamy, dowiemy się. Czegoś interesującego zróbmy. Quick save'a. Ej, co jest? Aha, dobra, słuchajcie, nie chcę się do gościa wkradać. Bo to byłoby takie trochę chamskie. Teraz jasna cholera, ja ciągle zapominam jak tutaj... aha, właśnie, te się czeka, bo czasem zapominam na który się przycisk trzeba było czekać. Nie no, 7 godzin to nie będziemy czekać, tylko niech się zrobi po prostu 8, bo chyba od 8 zwykle jest otwarte wszystko, dobra. Jest już otwarte? Nie. No to ciekawe. No dobra, no to sobie wkradniemy się tam. Mam nadzieję, że w ten sposób niczego nie zepsuję. I wszystko się powiedzie, no ale się przekonamy zaraz. Muszę porozmawiać z tym gościem, jakoś się tam dostać muszę. Słodka matko, ześlij mi swoje dziecię, gdyż grzechy niewiernych muszą zostać zmazane krwią i strachem. O mój Boże, kto to mówi? Grelot, ty stara wiedźmo, dostaniesz na co sobie zasłużyłaś. Już mroczne bractwo o to zadba. O, a to ciekawe. Tak, strasznie zmęczony. Holy shit, człowieku, mały tak, dzieciaku. Strasznie zmęczony. Co ty robisz? Jakieś tutaj obrzędy? Ty jesteś! Wiedziałem, że tak będzie! Wszystko w porządku? Zadziałało! Wiedziałem, że przyjdziesz! Po prostu wiedziałem! Raz po raz odprawiałem czarny sakrament z ciałem i tymi rzeczami. No jesteś! Zabójca z mrocznego bractwa! O cholera, o cholera, ja kiedyś zabiłem gościa z Mrocznego Bractwa, który próbował mnie dopaść i może w ten sposób jakby, nie wiem, przejąłem jego fuchem. Dobra, weźmy, powiedzmy, że tak, oczywiście, czarny sakrament. Długo to zajęło, bardzo długo, ale skoro już tu jesteś, możesz przyjąć mój kontrakt. Kontrakt? Moja matka, ona umarła. Teraz jestem całkiem sam, więc wysłali mnie do tego straszliwego sierocińca w pękninie. Honorhal! Dyrektorka to zła, okrutna kobieta. Nazywają ją dobroduszną Grelot. Ale ona taka nie jest. Jest okropna. Dla nas wszystkich. Więc uciekłem i wróciłem do domu. A potem odprawiłem czarny sakrament i zjawiasz się ty. I możesz zabić dobroduszną Grelot. Aha, no spoko. Okej, mogę ją zabić. Co to jest? Pocałunek, słodka matko. Rozpoczęte, utracona niewinność. Jasna cholera, a ty w ogóle uciekłeś z pękniny? Dzieciaku, czy ty wiesz, gdzie cholera jest pęknina? Jest tak daleko? Nie wiem, jak on się tutaj zjawił, mały chłopczyk, żeby aż tyle mógł przejść. No cóż, słuchajcie, zaczynam się zastanawiać, czy nie nagrać sobie dłuższego odcinka i podzielić go na dwa party. Ale chyba nie będę tak robić. Wiecie co, nie będę tak robić. Nie chcę do mglistej twierdzy, ja chcę do pękniny. Dlatego nie będę, nie będę tak się bawił. Lepiej jednak myślę, że jak się, wiecie, żegnam, witam w odcinkach, a nie robić takie przerwy, bo niektórym z was się to nawet nie podoba. Bo chcieliby, żebym wrzucał dłuższe odcinki, tylko ja wiem, że dłuższe niestety takie odcinki po 10-minutowej niestety się nie sprawdzają. Ludzie nie chcą wtedy oglądać takiego materiału do końca. Dlatego słuchajcie, zaczynamy przygody już w kolejnym odcinku z Mrocznym Bractwem. Jak widzicie, przejąłem kontrakt, będę mógł zacząć działać. Ponoć ciekawe wiksy się dzieją, no ale się przekonamy dopiero. Ale to w przyszłym odcinku. Dlatego na dzisiaj z wami się żegnam. Widzimy się już wkrótce. Nie zapomnijcie więc oczywiście ocenić, skomentować, zasubskrybować i to tyle. Tak więc cześć i czołem wam wszystkim i narka!